Polska od ucha do ucha. Robert Górski. I Mariusz Cieślik. Mariusz i Cieślik? Robert Górski. Polska od ucha do ucha, czyli przeglądamy wydarzenia ostatniego tygodnia i nie tylko ostatniego. No i jak to zwykle bywa, kiedy go nie było, to go nie było. A jak się zjawił, to pozamiatał. A kto? No pan prezes. Nie było go. A nie jest. było go jakiś czas. A Bo chorował. To, to znaczy, się... że wyzdrowiał? Chyba wyzdrowiał. A chociaż muszę powiedzieć, że nie wygląda najlepiej, trochę jest blady. Chociaż w z Aleksandrem Łukaszenką wygląda wspaniale. Chciałem powiedzieć, że może się Łukaszenko od niego zaraził czymś. Bo ten wygląda fatalnie teraz ostatnio widziałeś, że wygląda jak manekin woskowy. To prawda. Może przez tą granicę jakoś przenikają. Ludzie nie przenikają, tylko zarazki. Tylko zbudowałeś mozoleum i już tam wkładka gotowa. No, chyba to w tę stronę idzie. Zdaje się, że y, nikomu oczywiście nie życzymy, nikomu. ale zdaje się, że już y, opozycja białoruska zaciera ręce, że z Bukaszenką nie jest najlepiej. Ale nie o tym mieliśmy rozmawiać, hmm. tylko o prezesie. Y, o, na temat y, niedzielnego wystąpienia prezesa nawet już memy powstały, chciałem ci powiedzieć. Na przykład jest taki mem... Y, tak wszyscy na niego czekali, po prostu że wszyscy, cały naród. Proszę no. bardzo, mem, y, mem y, opozycyjny. 800+, plus. Prezesem, niektórzy tu wymieniają moje imię, a przecież to nie ja będę dawał. Jestem opozycyjny. I teraz jest wersja, uwaga, jeszcze prorządowa. Osiem gwiazdek czy osiem stów? <laughs> tego so I, a, przepraszam, jest jeszcze, tu mam, bo sobie wynotowałem wszystkie memy, które się pojawiły. Jest mem jeszcze z, z emerytem. Mm -hmm. e nie zapominamy o lekach dla seniorów. Były darmowe, a teraz będą jeszcze darmowsze. Że darmowsze. jak wszyscy czekali na tego naszego prezesa. Bez niego widocznie nie, nie możemy żyć. Nie wiadomo, z czego się śmiać, nie wiadomo, o czym rozmawiać, nie wiadomo, o czym żyć w ogóle. No więc końcu wrócił. No oczywiście, że to nie on będzie dawał, tylko zdaje się, że my, my wszyscy będziemy dawali. Ci, którzy pracują, my sobie nawzajem. Uh -huh, uh -huh. No to on jest tylko tutaj takim dystrybutorem. Ja czy... Powiem szczerze, mi to nie żal na dzieci dać. Jakby to miało być na coś innego, to może bym był przeciwny. Na, Ale dzieci, na... na dzieci zawsze. Na dzieci zawsze, tak. I chyba to nie budzi jakiegoś sprzeciwu specjalnego. Podobnie jak nie budzą te leki żadnego sprzeciwu. A, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na Donald Tusk, jak, jak zareagował Donald Tusk? Nie, nie wiem. Bo Donald Tusk już teraz chce dawać nie od stycznia, tak jak Kaczyński z Murawieckim, <noise> tylko od czerwca już mm -hmm. by dawał 800. Od, od dnia dziecka, tak? Tak. No ale co, to było 500 plus, 800 plus, tak? Czyli to właściwie tak. to jest to samo co 500 plus w swoich najlepszych czasach, tak? Po Minus inflacja. E, no, tak, więcej, no bo to jednak e, takiej inflacji aż nie ma. Mm -hmm. Czyli, tak, że tak powiem premier z prezesem wyprzedzili inflację w ten sposób, można tak powiedzieć. No tak, czyli wybory zbliżają się coraz większymi krokami do nas, bo to Właśnie, już Właśnie, się... to jedno mnie dziwi, że, że to zostało ujawnione teraz, a nie później. Tak, też mi się wydawało, że to trochę... jakby trochę za wcześnie, no ale może... Może tak się wszyscy stęsknili za prezesem, że tak pr to dobrze wygląda, że wracasz z takim Ale ja mam osobom. inną ideę. Zobaczymy we wrześniu. Powiedzmy we wrześniu. No i no, Teraz dali 800, a we wrześniu jeszcze coś dadzą. Mhm. Mhm. Dokładkę, tak? No może teraz sobie ludzie wyjadą na wakacje, to będą sobie rozmawiać i cieszyć się. I myśleć i planować, co sobie kupią za te 800 zł. No tak. Natomiast jest jedna propozycja ta, prezesa, która wzbudziła, to mnie za, trochę zaskoczyło, muszę powiedzieć, kontrowersję. No. Yy, darmowe autostrady. Yy, yy, znaczy, te będą jeszcze darmowe, bo są. Niektóre są darmowe. No a ta kulczykowa to będzie... Będzie też darmowa. Będzie kulczykowa, będzie ta na, na Śląsku, ten odcinek, który jest płatny między Krakowem i, i Katowicami i jest jeszcze ten odcinek na północy Amber One, tak to się mhm. nazywa. Tam też jest płatny. Wysłał mnie w kabarecie, bo ja występuję w kabarecie, jest też takie pojęcie jak kabaretowe pieniądze, czyli takie niczyje, ale te pieniądze tak naprawdę są nasze, po prostu w jednym worku i cieszymy się, jak ktoś, jak nam menadżer kupi... Obiekt za te kabaretowe, bo tak uważamy, że to jest właściwie za darmo, ale jak tak pogrzebać, to... To są wasze. To są nasze. No tak, to są takie trochę pieniądze kabaretowe, można nawet powiedzieć. Natomiast jakie są zastrzeżenia do tej... No. Bo, bo ja akurat 800 plus jestem za... A ty można, no, może być 800, może być nie 800. Ale propozycja z darmowymi autostradami jest szczególnie bliska mojemu sercu i nie chodzi o pieniądze, dodam. Aha. Tylko chodzi o to, że nienawidzę stać na bramkach. No tak, no każdy, nie, wszyscy nienawidzimy tego, chociaż najgorzej no, jest w wakacjach. No właśnie, tak, jest tam, no, tam, no właśnie, no. A co no z tymi właśnie. paniami, które tam siedzą? I zarabiając trzeba będzie zlikwidować te wszystkie punkty, pewnie to też kosztuje. No tak, to, nie, no, tak. ale no dobra, no może Zawsze mnie jest... dać w tych Z... punktach obsługi może. Szczerze mówiąc zawsze jest, ich mi szkoda, tak, zastanawiam się, gdzie tam jest jakaś toaleta najbliżej, tak, i, i co wtedy, kiedy, hmm, hmm, kiedy, jest, nagle, jest ciężko. kiedy nagle trzeba pójść do toalety, tak. No tak. No to nie jest komfortowa sytuacja. No tak, ale kupić coś, napić się też tam nie jest łatwo. Ciężka praca, ale dobrze. Co, nie? Generalnie to jestem za tym też. Jest, generalnie jestem za tym, żeby wszystko było za darmo. Uważam, że to by naprawdę bardzo ułatwiło nam, ułatwiło nam życie, Uprościło um, pewne procedury y, i czasu, ile było. Nie byłoby pogoni za pieniądzem w aby, związku z tym, tak, jak wszystko jest za darmo. Szukać karty w, w torbie, czy tam, czy tam y, y, gotówki. No, bardzo to przyspieszyłoby pewne procedury. Tak, ale nie, nie wiem, czy, czy usłyszałeś już argumentację przeciwko autostradom. Oto są dwa typy argumentów. Mhm. Jeden wysunęli aktywiści miejscy z Miasto jest Nasze, Jan Menzel dokładnie, mhm. bo twierdzi Menzel, że inwestycje w transport publiczny wtedy staną i wszyscy będą jeździć autami. I to jest źle. Ja nie uważam, że to jest jedno z drugim jakoś ściśle związane, ale jak nie wiem, aktywiści lubią, to można ich skazać na dożywotnie jeżdżenie PKS-em. No, wszystko nie jest ewidentnie dobre ani złe, wszystko ma plusy i minusy. Jeśli coś jest za darmo, na przykład mama mi to mówiła, to potem ludzie tego po prostu nie szanują. Jak jest wejście za darmo na koncert, no to ludzie, ludziom potem nie chce się wyciągnąć dwóch złotych, żeby za coś zapłacić, bo są rozpuszczeni po prostu, więc yy, pewnie będzie miało to też jakieś negatywne skutki. Ale z drugiej strony zbliżamy się do Niemiec, do naszego ideału, tak? Tam jest wszystko <laughs> za darmo i. Granica między Polską a Niemcami się zatrze. I tu ciekawy, i tu wchodzimy z tymi, którym się propozycje nie podobają, bo y, niby platformy się nie podobają, ale oni dlatego, że oni dali by więcej, szybciej, ale ogólnie by dali. By dali. Mhm. Ale są tacy, którzy by nie dali, i to jest konfederacja. Oni by nie dali. I oni mają na przykład y, y, w Polsce News był z Rzutowem Bosakiem, który powiedział, y, że, on by, że on jest przeciwny bezpłatnej autostradom, bo. To jest propozycja niekorzystna dla Polaków, mhm. bo my będziemy to finansować z własnych podatków, a cudzoziemcy będą sobie jeździć za darmo w tranzytowe, mhm. tranzytowe wyjazdy. Mhm. No tak, co z tym zrobić? Po pierwsze tak, można nastawiać więcej bramek, zrobić bramki tylko dla obcokrajowców. Ale jak? Mhm. Jak ich wychwycisz? Tam, Na granicy. W, po tablicach. <laughs> <laughs> no tak. No albo po prostu krótka rozmowa mi się wtedy wyjaśni na bramce, kto jest kto. Okej, okay, czyli znowu jednak bramki musiały być. Nie, to no, generalnie cudzoziemcy w naszym kraju powinni mieć gorzej niż my. No to... z tym się zgadzam. <laughs> z tym nie ma dyskusji. I tu nawet zgadzam się z Konfederacją. Tak było Bo chyba na Węgrzech, także paliwo dla obcokrajowców było droższe. O, tak jest też w takich różnych dziwnych krajach, typu Liban, mhm. gdzie jakieś kartki są. To w takich, nie wiem, czy pamiętasz PRL, też tak było, że były różne sceny dla miejscowych, mhm. a różne sceny dla obcokrajowców, na przykład w hotelach. Mhm. Dobrze, w każdym razie wiem, jaka jest myśl pana Bosaka, taka, żeby Niemiec przyjeżdżający do Polski miał gorzej niż Polak, który w Polsce mieszka. Ale bo, bo czy. Wtedy... Teraz zadajmy pytanie no. inne: Czy Polak przyjeżdżający do Niemiec ma mieć gorzej niż Niemiec mieszkający w Niemczech? A dlaczego? Z jakiej paczki? A <laughs> właśnie. No na kogo napadł? No bez przesady. A <laughs> no tak. No to teraz jeszcze yy, nasz ulubieniec yy, Sławomir Mencen. Pół, półtora miliona odsłon na TikToku w dniu ogłoszenia yy, yy, propozycji pisu. Proszę bardzo. PiS wprowadzając 500+, rozpoczął festiwal rozdawnictwa. Co wybory przynosi nowe prezenty. 500+, 300+, 13 emerytura, bon turystyczny, 14 emerytura, laptop plus. Teraz zapowiedzieli 800+. W kolejce czeka już 15 emerytura. Ta impreza, ten bal na Titanicu skończy się wielkim kacem. Dosyć tego. koniec z tym rozdawnictwem, PiS musi skończyć bawić się za pieniądze Polaków. A, prawda, jak mocno, to były balony, to nie właśnie były strzały. Się, właśnie chciałem się spytać, co tam tak hałasowało. Chociaż akurat Konfederacja jest, powiedziałbym, no, za otwarciem dostępu do broni, więc mhm. wtedy jakby, jakby poseł Mencen miał ten pistolet, to ja bym nie był za no, ale tym. Ale rozumiem ten y, sukces tego tej wrzuty, ponieważ wiele osób myśli podobnie jak on. To znaczy, wiele osób jest zadowolonych i szczęśliwych tego, że coś dostają, ale wiele osób przycina. Że, że im zabrano. Nie, no, że to jest prosta droga do jakiejś katastrofy takie czyste rozdawnictwo. I raczej trzeba, jak to się mówi, dawać wędkę niż, niż co? dawać więcej niż rybę. Tak. No, no y, oni mówią, to znaczy, akurat to akurat poseł Bosak we wspomnianej rozmowie w, w Polsat News powiedział, że no jest teraz jest licytacja na rozdawnictwo, czyli między platformą i PiSem, i coś rzeczywiście w tym jest, kto da więcej. No. Z drugiej strony, to ludziom się po prostu nie będzie chciało zwyczajnie pójść do roboty. Jak dostaną, i wiele osób przecież korzysta z tego. No jednak patologia się tym żywi także. No nie, nie, nie ma co ukrywać. Ale większość ludzi jednak nie jest patologią i oni też na tym korzystają. Jest oczywiście, tutaj, jest, jest oczywiście tutaj pytanie o skalę tego rozdawania, co powinno się i komu rozdawać, ale ogólnie ja ci powiem tak, ja się nad tym zastanawiałem wielokrotnie, i sobie myślę tak. Jak to ma wpaść tą czarną dziurę w tym naszym niesprawnym państwie. To, jak dla mnie, to lepiej to dać ludziom. Będą mieli, sami sobie wydadzą, jak będą chcieli. Większość wydaje na dzieci, a nie na WD, więc ja jestem za. No dobrze, widziałeś, co Galapiński wywiesił tam na swoim bankurze, że jest odpowiada za inflację? Przede wszystkim. Putin i przede wszystkim kto nie odpowiada polski rząd. No więc... ale, a Tusk nie odpowiada za inflację, bo ja bym tutaj jednak nie, dołożył no, Tuska. No Putin, do, o, no to nie nie wiem, oni tuska do wszystkiego dokładają. PiS. To wiesz, o czym rozmawiali pewnie na tym Molo, no to pewnie też. O inflacji. Wiesz, pewnie tak. No że oni o inflację wiesz, przeciwko rządowi no Pisu. Można pisać tusk, jak można napisać Putin i tak wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Górski i Cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. To jak już było o prezesie, było o prezesie Glapińskim, to teraz będzie o premierze. Mhm. Premier Morawiecki kontra minister Ziobro. To jest taki serial, który trwa już kilka lat, ma wiele zwrotów akcji. A najnowszy odcinek zatytułowany jest Nie wyszła im ta reforma. To jest teraz znowu. Polsat News. Fragment wywiadu Mateusza Morawieckiego. Proszę bardzo. No cóż, nie wyszła im ta reforma sądownictwa za bardzo, e, dlatego e, bardzo mocno staram się dopingować ministra sprawiedliwości, aby robił wszystko to, co w jego mocy, żeby jeszcze przed wyborami skrócić czas postępowania przed sądami, aby usprawnić sądy. No właśnie, usprawnić sądy. Sądy są wyjątkowo drogie w Polsce, jak się okazuje, z tej wypowiedzi też wynika, mhm. e, ale... Jest, jest państwo w państwie, coś takiego, jest... Że, jak widać, rząd w rządzie, czy jakaś antyrządowa pozycja w rządzie. Tak, to jest ciekawe, tak? To trochę jak za komuny, nie wiem, czy pamiętasz zawsze, Ja na przykład w serialu Alternatywy 4 był towarzysz Winnicki, mhm. który zaprosił do siebie mhm. sąsiadów z Alternatywy 4 na oglądanie meczu, tak. bo nie było prądu i on strasznie jechał po tym rządzie, że ten rząd, co, co oni robią, co oni robią, a potem nagle się okazało, że w wiadomościach on udziela właśnie wywiadu na temat tego, że tak należy zrobić. No tak, ale to też miło ze strony Morawieckiego, premiera, że swoim podwładnym ciągle daje kolejną szansę, prawda? Przecież mogły go zwolnić. Przecież to jest jego podwładny, tak? A jakoś tego nie robi i ciągle uważa, że jednak on się poprawi i że no, poprawi te reformy, które do tej pory jakoś nie mogły Reformy być. są wspaniałe. Chcę powiedzieć, że zbadałem sprawę i w 2015 roku średnio postępowanie trwało takie średnie postępowanie przycone trwało 4,5 miesiąca, a teraz trwało uwaga 7,5 miesiąca. Mhm. Także no, progres jest niewątpliwy. Chce pytanie, czy w tę stronę, o którą nam chodzi. No ja troszkę mogę ich usprawiedliwić, ale troszkę, bo była no. pandemia i to rzeczywiście opóźniło, ale chyba nie da się tego pandemią wszystkiego może, uzasadnić. Może to uzasadnić jakąś metaforą, że jest zła droga i ym, trwa, re, trwa remont i po prostu wiadomo, że trzeba jechać jeszcze z mniejszą prędkością, ale jak już skończy się remont, no to no, lecimy gładkim ja asfaltem. Bez tych bramek, co na autostradach. <laughs> Więc może po prostu trwa ten, ta rozkupana reforma, która przed wyborami się skończy i wtedy będzie premierowi głupio, że tak narzekał. No tak i oczywiście chciałem powiedzieć właśnie, że masz w 100% rację. Nie wiem, czy znasz sprawę, ale minister Ziobro na Twitterze odpowiedział premierowi. My mogliby się spotkać i pogadać na posiedzeniu rządu, ale przecież na Twitterze lepiej się rozmawia. I napisał, że rzeczywiście jest pewien problem z reformą, ale to nie jego wina. To jest wina, proszę pana, proszę państwa, to jest wina najpierw prezydenta, który storpedował reformę, a teraz to jest wina... Unijnej biurokracji, która mu blokuje reformy i mu, że, że tak powiem, sypie piach w tryby. No i niestety tak się nie da, ale jakby co, my to on ma pokazał na zdjęciu projekty ustaw my. i wysyła to w kopercie do, 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 no, do, do premiera. Uważam tak, że skoro z takim ministrem się nie udało, no to z nikim się nie uda. No to niech on tam siedzi i dalej próbuje. Ja bym tej koperty nie otwierał, bo <šelden em shoutout> jeszcze dali tam jakiś wągli. Górski i cieślik. Tylko w Rzeczpospolitej. Instruktaż, jak zostać entuzjastą opozycji. To jest filmik, który ostatnio z przyjemnością odtworzyłem, również na Twitterze. W rolach głównych poseł Platformy Paweł Kowal i Krzysztof Materna. Satyryk, reżyser, osobowość telewizyjna. Obaj nam są dość dobrze znani i państwu również. Temat rozmowy, spotkanie z Donaldem Tuskiem w Krakowie. Proszę bardzo. To wpadnie dzisiaj na Wisłę, co? Wisła znowu gra. No to będzie. spotkanie. spotkanie, no? Będzie w wpadnie. Może wpadnę. No wczoraj nie byłem, bo grałem ja przedstawienie. To mogę dzisiaj przyjść, a dostanę jakieś pieniądze? Dostaniesz hmm. nadzieję, że się wszystko zmieni. Naprawdę? Wpadaj, czekamy na ciebie. No, no dobrze, przyjdę, przyjdę. Entuzjazm. Naprawdę... Ale co to ma być? To jest podsłuchanie... Podsłuchanie na rozmowę? Nie, to jest zaproszenie, zaproszenie na... na y... hmm. spotkanie z Waldemczuskiem, które się odbyło. Oglądałem zdjęcia, nie widziałem tam Krzysztofa Materny, ale może gdzieś się schował. Znaczy, zważywszy na stan, w jakim tutaj był, no, nie jest z nim za dobrze. Mhm. Jest nieco przemęczony. Mhm. Albo graniem, mhm. albo innymi czynnościami, które się wykonuje wieczorami. O, o, wszystkie są męczące dosyć. No tak, z takimi fanami to go nie opozycja z takimi kibicami, to ten klub tak nie ma szansy na jakąś bramkę, tak, bo trzeba wykrzesać w siebie więcej entuzjazmu jednak. Chyba to miało być zabawne, znaczy ja tak to interpretuję. I powiem tak uczciwie, ja nigdy nie byłem fanem Krzysztofa Materny, mi się wydawało, że w tym duecie man Materna, właśnie pan Wojtek jest taką siłą napędową. Zresztą pracowałem z nim kiedyś w radiu i bywałem jego gościem, w, albo on bywał moim gościem w różnych miejscach i on ma takie błyskotli poczucie humory. Wydaje mi się, że oni się na zasadzie jeden taki szybki, błyskotliwy, drugi taki wolny, wycofany, dobrze uzupełniali. Natomiast sam Krzysztof Materna chyba po prostu brakuje mu tego drugiego do odbijania piłeczek. No nie wiem, jeśli to miało być zaproszenie na, na jakiś event, to na pierwszym planie jest zniechęcenie, niewiara i zmęczenie. Panu Krzysztofowi życzymy dużo zdrowia, dużo sukcesów. I niech trochę odpocznie, wtedy z entuzjazmem będzie. Ale co pan Kowal ma? No, kuje z tego co jest. Górski i Cieślik Tylko w Rzeczpospolitej. Jak już wykuiliśmy, to nie wiem, jak to jest możliwe, ale nie odnieśliśmy się tutaj ani razu do, tematy, do tematu rakiety z zamościa, czyli mhm. z Bydgoszczy, mhm. czyli z Rosji. Masz, to jest zamieszanie, że Zamość, nie? a gdzie Zamość, gdzie Bydgoszcz. Ale właśnie a Zamość... ale to jest Zamość pod Bydgoszczem. Byłeś tam może? Yy, w Bydgoszczy tak, w Zamościu nie. Byłeś yy... w Zamościu, ale tym drugim. No tak, w tym drugim. Nie wiem, czy tam jest z kolei Bydgoszcz pod Zamością. Ale pod nie, zdziwiłbym, nie zdziwiłbym się. To, 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 to ono, Polska onomastyka jest dziwaczna. Tak, no ale to też jest i wojna hybrydowa, i mgła wojny, prawda, żeby... Na tym to, to też to polega, żeby zmienić przeciwnika tak przestawiając znaki drogowe, no to... No tak! Polacy to robili, jak Niemcy tu weszli. Tak, zresztą Ukraińcy, jak widziałem na różnych memach i zdjęciach, też tak sobie żartują tam czasami. nie, oni chyba tak naprawdę robili i to było chyba dość skuteczne, bo ja o tym czytałem, że wielokrotnie y, armia rosyjska, która była dość źle przygotowana mm. i nie, nie do końca czasami wiedziała, gdzie pójść, miała postawione znaki w nieodpowiednią stronę wielokrotnie ich mylili. No tak, no, więc to jest fragment dezorientacji w ogóle <noise> przeciwnika. No, zamieszania z tą rakietą było co niemiara. Najpierw minister Błaszczak dymisjonował generała Piotrowskiego za to, że ją zgubił. Potem opozycja dymisjonowała ministra Błaszczaka, a stanęło na tym, że Zostrze jest tak jak jest, bo na dymisję generała się nie zgodził prezydent, na dymisję ministra nie zgodził się premier i... A ja wzywałem do dymisji zwierzchnika z, y, sił zbrojnych, ale to chyba w ogóle zostało bez echa. A to się chyba nie uda, bo y, nie, nie wiem, jak, jak prezydent miałby się poddać do dymisji. Ale tak, ale czytałem o tym, że oczywiście jest konflikt między Błaszczakiem a, a żołnierzami. Natomiast premier Morawiecki znowu zabrał głos, powiedział, że ma zaufanie i do tych, i do tych. Chociaż i, i ci mówiąc co innego, i ci mówiąc innego, więc ja mam wrażenie, że tu nie ma konfliktu, tylko że jest jakby szukanie kozła ofiarnego, kto jest winien temu, że się nie popisali. No bo przecież ta rakieta wleciała w Polską przestrzeń powietrzną w połowie grudnia, 16-bodajże. Eee, nie jest to. Eee... No i wytłumacz, inaczej był problem. Ze że... ze trzy dni. Potem przestali. potem to bo podobno śnieg był. No ale. <laughs> I zapomnieli! I zapomnieli! No właśnie, ale, i... Ale, ale, przepraszam, komu to przeszkadzało? Po, po drugiej wojnie światowej do tej pory śnie wybuchy znajdują różne. No tak. Może to rzeczywiście miało taki sens, ale wiesz, jest w tej historii pocieszające, że zazwyczaj takie rzeczy znajdują grzybiarze. A tym razem znalazł to ktoś siadąc na koniu. Więc jaki to mamy postęp cywilizacyjny, że. Znaleźć takie rzeczy w no, lasach Znajdu znajdują ludzie relaksujący się na koniu, a nie tam walczący o przetrwanie, szukający grzybów, żeby je zjeść i przeżyć. Tak, mamy, mamy. To nie wiem, czy to jest już efekt 800, taki wyprzedzający, czy co. Chciałem <ściałem> tylko powiedzieć, że ja jestem pod wrażeniem tego, że sprawę wyjaśni najlepsza y, po temu instytucja, nie ma lepszej, y, kierowana przez osobę absolutnie nieposzlakowaną, y, z niewiarygodnymi kompetencjami, pana Mariana Banasia, najwyższa izba kontroli to wyjaśni. A poważnie, myślę, że, że pan Antonin no już prawie, nie wiem, czy zakończył, czy kończy, czy będzie kończył swoją komisję, no to tutaj jest kolejny. Jakby oni ślad... zawiązali sojusz, Banaś z Antonim. I o... no z pewnością jest jakiś tam ślad trotylu, więc jakby to na początek wystarczy. Właśnie nie ma chyba śladu trotylu, bo ja też nie, nie do końca to rozumiem. To tam ale jest uran? Właśnie nie wiem. Tam nic nie ma. Właśnie o to chodzi, że tam nic nie ma. Że to jest rakieta dezorientująca system obrony przeciwlotniczej. Chyba tak to zrozumiałem. Mhm. Czyli tam nie ma ładunku żadnego. I nie leciała na nic, powiedzmy, żeby. Coś ja nie z... wiem, bo zobacz, jak doleciała pod Bydgoszcz, to gdzie ona mogła lecieć? Na no Berlin? Wiem. No nie wiem, może. <grym> może bym się pomylił Berlin z Bydgoszczą. Pod Bydgoszczą chyba też jest jakiś NATO. Tam mieszka, znaczy jakiś ten. jakaś centrala NATO, czy mylę się? Nie, nie ma tam. Nie ma? Nie ma, nie ma ale po mylę. No to mylę się. Mieć. Dobra, no to tam. Ale to, że mieszka Sikorski, to się nie mylę. Tak, no ale on no, akurat niego. nie jest. No, ale to, ale to. może go szykują na jakieś to stanowisko być, do NATO to i to, to taki. No był jednak minister spraw zagranicznych, to był, był... ministrem obrony narodowej. Może szykowali go na szefa NATO i to był jakiś cios wyprzedzający. O, wspaniała no. teoria. Ale myślę, że pan Antoni by je nie przyjął. <głos> <głos> pan Antoni by myślę, jednak założył, że to jeśli na kogoś mógł być to zamach, to raczej na niego. <noise> bądź na prezesa Kaczyńskiego, ale no na pewno jednak nie na Sikorskiego. Czyli mamy wrak rakiety, no zawsze coś. Właśnie nawet nie, nie wiem tego wrakiem rakiety nie nazwał. Ty to widziałeś? To wygląda jak... Kawał blachy. No takie nic. Mhm. Tak jak tutaj jest taka budowa koło, koło redakcji Rzeczpospolitej i takie blachy faliste są, to no takie coś. Stop. Skąd, wiesz, że w taki, skąd w takim razie wiemy, że to rakieta? Bo co, było coś po rusku napisane? <laughs> Właśnie było coś napisane! No ale pan Antoni, jak wiem, umieszczać po rosyjsku. W scenę na Bydgoszcz. <głos> <głos> Pozdrawiam! Górski cieślik. Tylko w Rzeczpospolitej. paspolitej. już jesteśmy przy jednych służbach. To ja mam coś na temat drugich służb. <noise> Kiedy policja ciemno widzi sprawę, zatrudnia fachowca i wtedy widzi jasno. Rozpoznajesz? Eee, Krzysztof Rutkowski. A, nie, nie, Ro nie muzykę. Arkiwoski toczyli się. Archiwum, nie, no, wziś, wziś, archiwum. A naprawdę no klasyk. Yy, m, klasyk, yy, legenda, aż żal, że już tego teraz nie ma. Zastanawiam się, czy tego nie powinni jeszcze wznowić, bo teraz wszystko jest wznawiane. Los będzie nowy. Dawid duchowny już był nowy. Ale będzie jeszcze nowsze. Jeszcze nowsze. Jeszcze... Czy coś skalujemy? Jest coś się z darmo, jest jeszcze darmowsze, jest coś nowe, jest jeszcze nowsze? Tak. No tamten nie wierzę, ten klosz, uczciwie powiedzieć. No, nie, może że... wyjdzie lepiej, bo to Michał Kwieciński robi, czyli człowiek, który zrobił na przykład film Filip czy, Byłem, bardzo mi się podobał. Tak, tak no, pod Serial Polowanie na dla telewizji polskiej, więc też bardzo dobry. Więc no, może to będzie lepsze niż tamto, no, ale wracając do z archiwum X. No. Chciałem powiedzieć, że Wreszcie zostało ujawniona, uja została ujawniona prawda przez policję. Mhm. Zajęło to 20 lat, ale rzecznik policji, komendy głównej, Mariusz Ciarka, przyznał, mhm. że zdarza się, że policja weryfikuje informacje przekazywane przez jasnowidza. Mhm. I w ten sposób właśnie policja się przyznała pierwszy raz do współpracy z Krzysztofem Jackowskim, słynnym Krzysztofem Jackowskim z Tłuchowa. Które się... ma bardzo przenikliwe spojrzenie. Ja zawsze sobie obiecuję, że wytnę jakiś artykuł z nim, w którym on coś przewiduje, żeby sprawdzić, czy to się zgodziło. Bo, bo już chwilę później jest jakaś nowa jego przepowiednia i zapominam o starej. I nie wiem, czy to działa, yy, to jego jasnovidztwo, czy, czy nie. A on twierdzi, że działa. No, co ma twierdzić? <laughs> ja chcę powiedzieć, że 20 lat temu, dlaczego ja mówię o tych 20 latach? Ponad 20. W roku 2000 poprzedni rzecznik policji, Mariusz Sokołowski, powiedział, że w jakiejś biurze koordynacji służby kryminalnej yy, wykonali obszerną analizę kilkuset przypadków, w których policja sprawdzała informacje jasnowidzów. Mhm. Okazało się wówczas, że skuteczność jest liczona w granicach błędu statystycznego. Mhm. No, tak, Ale a... to się coś zmieniło na pewno. No... I dlaczego? I dlaczego się zmieniło? W razie, no wszyscy wiemy, że jak nic nie działa, no to sięga się już po takie najbardziej ekstremalne yy, sposoby. Wśród nich są jasnowidzowie, tak, którzy... Może potrafią zajrzeć tam, gdzie czego nie widzi policja, ale tak myślę sobie, że co przydałby się. Oczywiście, jasnowidz, Jasnowidzowie się przydają, ale przydałby się ktoś, znaczy to ktoś, kto przewiduje przyszłość, ale przydałby się ktoś, kto mógłby wyjaśnić przeszłość. Na przykład w wojsku taki ktoś by się przydał, jak to było. Z, rakietą. z tą rakietą, kto o niej pierwszy usłyszał, kto komu zameldował, czy tam nie zameldował. No, prokuratura tego nie wyjaśni. Ale nie, no, Marian Banaś to wyjaśni. No to zastanawiałem się, co z tą kamienicą Mariana Banaś, Słynną, gdzie, jak wiemy, były pokoje na godziny. No właśnie, to chyba tam złapał. Tatarzy załeb kozak, tatarzyna, tak i jedni szachują drugich, więc pewnie się nie wyjaśni ani kamienica, ani ta rakieta, jak co do czego. Jestem niepocieszony. Bardziej mówiąc, że interesuje mnie kamienica. <grych> jest to ciekawsze. Bo co A raczej, do rakiety to mi się wydaje, że to jest typowo polski bałagan. Kamienica czy jej zawartość, tak? No bo tam <grych> były chyba działając tak. działająca instytucja. Nazywana agencją towarzyską. <grych> <grych> Może pan bana się z człowiekiem towarzyskim. A nie sugeruje wcale, że jest agencją. Tam. Nikt to. nic tego takiego nie powiedziałem. Górski i cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. Na koniec niezwykła historia o mistrzu kamuflażu. I jak e, wszystkie najlepsze historie, jest to historia amerykańska. Mm -hmm. Otóż policjanci ze Springfield w stanie Colorado zatrzymali kierowcę, który jechał 80 na godzinę w miejscu, e, gdzie było 50 na godzinę ograniczenie. To w milach wszystko, nie? Bo to nie, nie, no ale no to ameryka. jest przeliczone. To jest A, przeliczone. Dobra, dobra. To już jest przeliczone. No dobra. Jak dali mu znać, że chcą go skontrolować Stanął na poboczu A na jego miejscu usiadł Pies! Pies! Usiadł pies! I co ludziom I On twierdził, że to ten pies prowadził samochód mm -hmm. I co na to Pies to mnie mniej obchodzi Co na to policja <noise> Jak myślisz? <noise> nie, dlaczego ja to w ogóle dałem? Bo y, jest mnóstwo takich historii, które są y, prze, zabawne, ale tylko z tego powodu zaznaczam, są zabawne, że się dobrze skończyły. Mm -hmm. Bo y, mnóstwo pijaków wsiada za kierownicę i należy ich surowo karać. Natomiast y, czasem zdarza się, że złapani pijacy, są akurat nieszkodliwi, bo nic nie zrobili złego. Tyle, że jechali. Nie spowodowali wypadku, itd, i tak dalej. I na przykład, jeden mówi, że to on prowadził i siedzi na swoim, była taka historia w Polsce: siedzi na miejscu pasażera, gdzie kierowca nie wie, a kto był kierowcą, nie wie. Albo łapią dwóch, i jeden mówi, że to, jeden mówi, że to on, a ten drugi mówi, że to tamten. I wtedy nie można żadnego ukarać, no bo no. musi być jasne kto no, prowadzi. Są tacy, którzy ale jednak pies to jest nowa jakość. No, ale to są tacy, którzy też powodują jakąś kolizję, no powiedzmy, że nie po pijaku i w oczekiwaniu na policję wtedy mają skitrany jakąś małpkę w samochodzie i popijają, że musieli zapić stresu, dla... działa i dlatego już nie działa. Tak. Już teraz ten, ten patent nie działa. W nowych przepisach okazało się, że nie można, że tak powiem, zapijać stresu. Mhm, mm mm -hmm. A numer z psem działa? Nie działa. Chcę powiedzieć, że e, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba pęta tej historii, bo policja wydała oświadczenie, że e, facet odpowie za jazdę oczywiście pod wpływem alkoholu, przekroczenie prędkości i stawianie oporu. Mhm. Nie wiem na czym ten opór polegał, tego już nie doprecyzowano. Natomiast, e, do, natomiast okazało się, że pies nie jest winny i został wypuszczony. No, trudno, żeby było inaczej. Natomiast pies mógłby zgłosić sprawę o po pomówienie, tak? No bo został oskarżony. bezprawnie. Po pom pomówiony. No. Po pomówiony Bezprawny. przez własnego właściciela. Bo zatrzymany, jak wiemy, ugał jak pies. Mm -hmm. jest no ten... i mógłby to być jeszcze taki przytyk w stronę yy, policji, bo jak wiemy, wiemy jak o nich się mówi, tak. Yy, właśnie, pytanie: yy, czy, radnie. czy tak się mówi w Ameryce? To jest ciekawe, nie? Caps. Mówi się, ale to w filmach. No tak, ale to są gliniarze. To jest taki gwarowo o gliniarzach. A te psy to są jak w Polsce się używa tego. A hmm. pytanie, czy, czy gdzieś indziej? To jest bardzo ciekawe. Musimy jechać do Stanów. Znaczy, ja się nie wybieram, ale yy, bo tam yy, psy kierują samochodami i jest yy, i każdy ma, może mieć broń. To nie jest kraj dla mnie. No, w sumie dla mnie też nie. Tak naprawdę Polska to jest kraj dla na nas, chociaż na niego bardzo narzekamy, ale nie ma nic lepszego, tak jak demokracja. Dla mnie przynajmniej. No w sumie tak. Ale w każdym razie tak spomyślałem, że, że jakby to były psy w Ameryce, to, to ten facet mógłby powiedzieć, że pies ci temu, temu policjantowi. To by było trochę takie śmieszne, a trochę chamskie. Jak ostatnie występy przewodniczącego Tuska, specjalnie nie cytuję tego, co powiedział o chlaniu, biciu i tak bo uważam, że przekroczył wszelkie granice hamstwa, ponieważ. Coś takiego z nim stało bardzo złego, o czym już raz tu kiedyś mówiłem. Upodobnił się do swojego głównego oponenta, i teraz wychodzi na to, że Donald Tusk, który był takim, nie wiem, mi się wydaje pełnym wdzięku politykiem w średnim wieku, miał czar, miał wdzięk, zrobił się agresywnym, chamskim dziadem, natomiast pan prezes, od którego zaczęliśmy, po prostu uroczym, sympatycznym, bardzo, bardzo dobrze gra. E, e, seniorem, że tak myślisz sobie, no tak, taki pan Jarosław, pasowałby do sanatorium miłości. I co, poza nim mieniali się rolami? Czy tak to trochę wygląda. Przestaje z, z takim się staje. Tak? Albo pytanie, kto, kto tutaj kogo gra i kto gra bardziej przekonująco. Ale bardzo mi się ta wbyć nie podobała. Mam nadzieję, że premier, były premier się poprawi, już nie będzie obrażał wyborców zarówno opozycji, jak i E, Jakiej znaczy partii rządzącej, bo wydaje mi się, że przeholował. Co ten Twitter też ludzi tak e, ośmiela? Że jakoś tam wydaje się, że wszystko można napisać i to hoduje też jakieś takie złe zachowanie. Mam nadzieję, że takie. Mam wrażenie, że takie wpisy w internecie to ludzi. E, ośmiel, jakiś rodzaj anonimowości, czy takiego A jak masz człowiekowi na w twarz, to taki trochę trudniej niż napisać czy taki owaki śmaki. Na kogoś rzucić bombę z drona, niż po prostu rzucić w niego, widząc go przed sobą. I widzę, że już rozwikłałeś sprawę rakiety Spod Bydgoszczy, z Zamościa Jak państwo są ciekawi co dalej w tej sprawie To proszę słuchać na RP.pl A czytać w plusie minusie Piątek, sobotę do kupienia Magazyn Rzeczpospolitej Mariusz Cieślik, Robert Górski Dziękujemy. Subskrybuj kanał Rzeczpospolita Audycje W Apple Podcast i Spotify Oceniaj i komentuj Robert Górski, Mariusz Cieślik Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam Bogusław Rabota, redaktor naczelny.